Pierwsze lata rządów Dalimira na ziemi łomżyskiej były wypełnione spokojem oraz dostatkiem, zarówno dla niego samego, jak i jego poddanych. Wieści o jego wyczynie rozeszły się pośród wogańskich plemion na północy, przynosząc tym samym kilkuletnie wytchnienie od najazdów i grabieży na polskich ziemiach. Zawarcie świętego węzła małżeńskiego pomiędzy Dalimirem a Jolantą, córką hrabiego ziemi sandomierskiej i radomskiej, było iście hucznie celebrowanym wydarzeniem, tym samym zapewniając trwały sojusz pomiędzy rodem Łapowiczów i Opolan. Dalimir nie musiał długo czekać na ponowne uznanie przez swojego suwerena, gdyż Bolesław II Śmiały nagrodził go urzędem królewskiego marszałka. Honor ten przyniósł mu nie tylko splendor, ale też i realne wpływy na dworze króla. Jednak nie wszyscy wasale Bolesława byli z tego powodu zadowoleni. Niedługo potem Jolanta z Opolan wydała na świat męskiego potomka. Tatomir, który otrzymał imię po dziadku, stał się tym samym dziedzicem rodu Łapowiczów, a zarazem nadzieją na dalsze trwanie dynastii. Liczne doniesienia o wewnętrznych walkach na pogańskich ziemiach były dobrą wiadomością, ponieważ zajęci walką między sobą Bałtowie stanowili mniejsze zagrożenie dla polskiego królestwa. Jednak z drugiej strony plemienne właśnie mają to do siebie, że mogą wyłonić utalentowanego wodza, który będzie w stanie je skonfederować. Tym samym król Bolesław nakazał swojemu marszałkowi kontynuowanie bacznej obserwacji tych dzikich terenów, a także przysposobienia wojsk na potencjalny konflikt w przyszłości. A Dalimir wie, że ten jest nieunikniony. Hej, hej, z tej strony CSS. Zanim zaczniemy z miejsca, w którym ostatnio skończyliśmy, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy zasubskrybowali mój kanał, zostawili lajki, a przede wszystkim pozostawili bardzo wiele miłych, ale też i konstruktywnych komentarzy. Pierwszy odcinek Kronik Rodu Łapowiczów spotkał się z niesamowicie pozytywnym odbiorem, a ja nie mam zamiaru spoczywać na laurach. Przejdźmy zatem do kontynuacji rozgrywki. Dalimir rozwija swoje umiejętności wojskowe, zaś służba u króla przynosi w związku z tym kolejne korzyści. Posada królewskiego marszałka przyczynia się do zwiększenia szacunku, choć niektórzy mogliby to nazwać strachem wobec jego osoby. Dalimir nauczył się narzucania swojej woli podległym mu ludziom, tym samym szybciej będzie w stanie odzyskać kontrolę na swoich ziemiach, jeśli kiedykolwiek zostanie ona nadszarpnięta, czy to przez chłopski bunt, czy przez okupację wroga. Na szczęście poddani Dalimira na Łomży nie wykazują takich zapędów, a także nie grozi mu póki co widmo wojny. Jak dobrze pamiętacie, nasz mistrz szpiegów, baron Janisław, został wysłany na dwór króla Bolesława II celem śledzenia poczynań dworzan i wasali w bezpośrednim otoczeniu naszego miłościwie panującego. Kto by pomyślał, że wieści, jakie przyniesie do Dalimira, będą tak bardzo frapujące? Okazuje się, że nasz suweren oraz czarna, pochodząca z ziem szwedzkich, tajemnicza albinoska na polskim dworze, nawiązali płomienny romans. Oznacza to, że nieskazitelny wizerunek Bolesława, jaki widział Dalimir w swoim władcy, został właśnie zakwestionowany. Dalimir dziękuje Janisławowi za tą witalną informację oraz nakazuje powściągnięcie języka, albowiem gdyby dostała się na światło dzienne, mogłaby wywołać skandal polityczny i nadszarpnąć sojusz z Królestwem Kijowskim, na którego czele stoi wuj małżonki Bolesława, Izajasław. Ten zaś jest mężem ciotki naszego polskiego króla, Gertrudy z rodu Piastów. Kolejne raporty z ościennych terytoriów dotarły do Dalimira. Tym razem dotyczą one pogańskich ziem na północnym zachodzie. Nie tak dawno, bo w bieżącym roku, zakończyła się wojna religijna pomiędzy księciem Krutojem z dynastii Gislawidów, władającym plemieniem Wieletów, a chrześcijańskim królem Danii, Svendem II, założycielem rodu Estrycenidów. Ten ostatni jest siostrzeńcem sławnego Knuta Wielkiego, króla Duńczyków i Anglików, a zarazem twórcy Imperium Morza Północnego.
które rozpadło się po jego śmierci. Fanatyzm religijny Svenda II, liczne wojska zarówno jego samego, jak i jego licznych sojuszników, bez problemu pogromiły Słowian w Mecklenburgii, tym samym powiększając tereny duńskiego królestwa. Kolejne szczęście spadło na ród Łapowiczów. Małżonka Dalimira, Jolanta, jest ponownie brzemienna. Dalimir dołoży wszelkich starań, aby służba na jego dworze spełniła wszystkie oczekiwania jego żony. To może być zadaniem niełatwym ze względu na jej częste humory i arogancki stosunek do dworzan. A więc stało się. Podległy wielkiemu pruskiemu wodzowi Daugwilas z dynastii Memel, który co ciekawe utożsamia się z kulturą litewską, dopiął swego i zagarnął tereny jaćwieskie dla siebie, a konkretnie to obszar Jotwy. To bardzo zła wiadomość dla Dalimira, ponieważ potwierdziły się jego przewidywania na temat wzmocnienia się pogańskich plemion. Pokonany wódz Mandywas, który musiał wycofać się na tereny Skalwy, najprawdopodobniej zostanie zgładzony, a w najlepszym przypadku wygnany przez drugiego wasala pruskiego wodza, a dokładnie to władcy ziemi Sambii i Notangi, Budo, któremu nie brakuje wiele, aby przejąć skalwskie ziemie. Dziedzic rodu Łapowiczów, Tatomir, jest dzieckiem pełnym energii i dokazującym. Choć ma dopiero 3 lata, jego hałaśliwe usposobienie, obdarte kolana i chęć do płatania psikusów dają powoli podgląd na charakter tego małego brzdąca. Dalimir nie widzi w tym nic złego, a wręcz uważa, że dzięki temu nie wyrośnie na gnuśnego następcę hrabstwa Łomży. Takie dzieci często świetnie radzą sobie jako przyszli wojowie lub intryganci. Wszyscy czekają na dalszy rozwój Tatomira, choć służba na dworze jego ojca wydaje się być już przekonana o tym, że następne 13 lat będzie pełne trudnych wyzwań. Dalimir usłyszał kolejne wspaniałe nowiny. Jolanta z Opolan urodziła mu drugiego syna, całego i zdrowego. Zostanie mu nadane imię Izbor na cześć naszego przyjaciela, sąsiada i dawnego kompana podróży. Dalimir i Jolanta nie posiadają się ze szczęścia, zaś ojciec młodego Izbora wciąż liczy na to, że to dopiero początek wymarzonej gromadki pociech. Dwór króla Bolesława obfituje w więcej romansów, niż można byłoby się tego spodziewać. Ponownie baron Janisław niesie ze sobą wieści o kolejnym skrytym, przed wścibskimi oczami zakazanym związku. Dawny marszałek Bolesława II, hrabia Jan z domu Ciołek, po kryjomu spółkuje z baronową Agnieszką, żoną Bolesława ze Szreńska. Trudno jej się dziwić, ponieważ baron Szreńska uchodzi za wyjątkowo nieurodziwego mężczyznę. Za to widać, że nadrabia to umiejętnościami dyplomatycznymi. Jednak to nie wystarczy jego żonie. W przeciwieństwie do tajemnicy naszego suwerena, którą zatrzymaliśmy dla siebie przez wzgląd na dobro Królestwa Polskiego, tą tajemnicę zachowamy na użytek w przyszłości, gdyby zaszła potrzeba, aby mieć dźwignię przeciwko hrabiemu Poznania. Dalimir wykazuje ogromny talent na swoim stanowisku, dzięki czemu po 4-letniej służbie na dworze króla można powiedzieć, że jest już całkiem doświadczonym marszałkiem, co też sprawia, że król Bolesław ma o nim lepszą opinię. 4 lata to stosunkowo krótka kariera, ale Dalimir nigdzie się nie wybiera i w całym królestwie nie ma nikogo, kto mógłby go wygryźć z tego stołka. Jeśli pamiętacie historię zuchwałego ataku wodza Varwo z wyspy Sarema na kurlandzkiego wielkiego wodza Sabę, to doszło do jej zakończenia. Saba skoncentrował swoje wysiłki na północy w celu odparcia estońskiego wyspiarskiego wodza i udało mu się przegonić jego wojska. Jednak to oznacza, że Kukowaitis, wielki wódz Żmudzinów, zyskał potrzebne wytchnienie, aby tym samym z sukcesem zacząć okupywać Ziemgalę, o którą toczy wojnę z Sabą. Jako że wojska Saby zostały dość mocno nadwątlone, ma on małe szanse, aby odbić Ziemgalę z rąk litewskiego, ambitnego wodza z dynastii Palemonaitisów. Bardzo zła wiadomość dotarła do uszu Dalimira. Okazuje się, że jego żona, Jolanta, ciężko zachorowała. Choć jest jeszcze w miarę młoda, także jej organizm powinien samoistnie zwalczyć chorobę, Dalimir nie może pozwolić sobie na żadne ryzyko, jeśli chodzi o matkę jego dzieci. Jednak nie możemy zapominać o tym, że tak jak już to zostało wspomniane,
Dalimir to cyniczny pragmatyk, także wykorzystuje nieszczęście, które spadło na Jolantę, aby w końcu dokonać roszady w swojej własnej dworskiej radzie. Dalimir wzywa więc do siebie swojego marszałka, Agosteina. I choć ten pochodzący z górskich Alp 44-letni mężczyzna jest marszałkiem mało kompetentnym w większości wojskowych dziedzin, to jednak wykazuje ogromne zrozumienie i talent dla medycyny wojskowej. Dalimir daje mu jasno do zrozumienia, że ze względu na stan jego żony, jego umiejętności przydadzą się w nowej roli, jaką będzie pozycja nadwornego lekarza. Tym samym pozbawia go jego całkiem prestiżowego urzędu wojskowego, a następnie obsadza w roli nowego marszałka jednego ze swoich dowódców, a będzie nim nie kto inny, jak wyłoniony przez poprzednika Jagiełło, Jadźwig. Agostein nie jest w ciemię bity, a i nie można mu odmówić sprytu. Oczywiście bez mrugnięcia okiem zgadza się przyjąć nową pozycję, miejmy nadzieję, że nie będzie chciał się zemścić na Dalimirze i jego rodzinie za ten dworski, całkiem chytry manewr. Król Bolesław II Śmiały doczekał się drugiego dziecka. Ponownie jest to córka, tym razem ochrzczona imieniem Scholastyka. Wyszesława, żona króla, wciąż jest młodą kobietą, zdolną urodzić męskiego potomka. Jednakże niepokojącym jest fakt, że brat króla, książę Kujaw, Władysław Piast, mimo 28 lat wciąż się nie ożenił. Tym samym ród Piastów, bez większej ilości męskich potomków, choć jeszcze do tego daleko, może stać przed widmem wygaśnięcia dynastii. Dalimir coraz szybciej zdobywa doświadczenie z zakresu strategii i taktyki. Nauczył się wykorzystywać znajomy lub okupowany przez siebie teren, tak aby jak najlepiej go wykorzystać w czasie bitew. Dzięki temu będzie miał przewagę nad nacierającym wrogiem. Dalimira naszły myśli związane z traktatami, które mówią o honorowym postępowaniu w czasie wojen, ale ich autorzy często nie stawiali na szali swojego życia, przykładając zamoczone w kałamarzu pióra do pergaminów. Dalimir z własnego doświadczenia wie, że prowadzenie walki na swoich własnych warunkach jest najlepszym rozwiązaniem. Zaczął zastanawiać się nad innymi taktykami w walce, takimi jak oszukanie przeciwnika i sprawienie, że jego formacje zostaną rozciągnięte i tym samym wpadną w zasadzkę. Przez myśl przeszła mu też tchórzliwa taktyka związana z nawiązywaniem walki, a następnie szybkim odwrotem, która mogłaby zmęczyć przeciwników. Jednak Dalimir stwierdza, że nie zamierza stosować tak nieczystych zagrywek. Dalimir dochodzi do wniosku, że wielki wódz Kukowaitis zbyt długo toczy wojnę z kurlandzkim wielkim wodzem Sabą i daleko jej do definitywnego rozstrzygnięcia. W związku z tym liderem, a zarazem największym zagrożeniem, stał się pruski wielki wódz Arelis. Chociaż brakuje mu tak ogromnych pokładów ambicji, jak u Kukowaitisa, to nie można ich odmówić podległym mu wodzom, którzy prą na wschód w celu zajęcia ziem swoich braci w pogańskiej wierze. Postanawia więc oddelegować swojego kapelana, biskupa Rofrita, do przygotowania roszczeń wobec ziem Sudowy. Dzięki temu powodem wojny będzie spór o ziemię, a zarazem nie będzie miało to podłoża religijnego, które mogłoby przedwcześnie zjednoczyć bałtyckie plemiona. Dalimir będzie musiał mocno nadwyrężyć stan swojego skarbca, jeśli Rofritowi powiedzie się uzyskanie roszczeń. Baron Janisław, nasz mistrz szpiegów, a trzeba przyznać, że sprawdza się w tej roli nad wyraz znakomicie, nie odpuścił bacznego przyglądania się sekretnej oblubienicy króla Bolesława. Doniósł on Dalimirowi o tym, że tajemnicza albinoska o imieniu Czarna jest w stanie błogosławionym. Co prawda Dalimir nie wie, czy oprócz ich czwórki, czyli jego, Bolesława II, Czarny oraz Janisława, ktokolwiek więcej zna królewski sekret, ale wygląda na to, że niedługo dojdzie do poczęcia królewskiego Benkarta. W tym równaniu jest bardzo wiele niewiadomych, ponieważ nie wiemy, jak król zareaguje na wieści o ciąży swojej kochanki i jakie podejmie kroki celem zakrycia tego skandalu lub, co gorsza, czy nie będzie miał zamiaru dziecka zalegitymizować. Płeć dziecka, choć jeszcze nie jest znana, także ma ogromny wpływ na rozwój całej sytuacji.
Nasz wierny mistrz szpiegów przysięga przed Dalimirem, że zamierza z ogromną uwagą skupić swoje wysiłki na tejże sprawie. A Dalimir w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie będzie musiał podjąć jakiś krok, choć jeszcze nie wiemy jaki. Co więcej, król Bolesław spodziewa się kolejnego, tym razem z prawego łoża, dziecka. Wyszysława jest w trzeciej ciąży. To tym bardziej zagęszcza intrygę dziejącą się na polskim królewskim dworze. W związku z niedawnymi rewelacjami na temat rozwijającego się w brzuchu szwedzkiej albinoski Benkarta. W końcu, po prawie 2 latach od decyzji o rozwoju leśnictwa na terenie Łomży, udało się wybudować pokaźną ilość chat drwali. Wpływy ze sprzedaży drewna do skarbca są znaczące, dzięki czemu nasza prowincja zacznie się bogacić, a wraz z nią i nasza kieszeń. Kolejne wieści z dworu króla Bolesława. Zły los ciąży nad rodem Piastów i kto wie, czy to nie jest boska kara za niewierność Bolesława wobec jego prawowitej żony, Wyszesławy, ponieważ ta niestety nie doniosła trzeciej ciąży. A jest to tym bardziej druzgocąca wiadomość ze względu na to, że byłby to tak wyczekiwany chłopiec, nadzieja rodu Piastów. Chichot losu sprawił, że kochanka króla, Czarna, urodziła za to silnego, ale noszącego tą samą przypadłość co matka chłopca, którego lico i ciało jest całe białe. Dalimir będzie musiał się mocno zastanowić nad tym, czy i ewentualnie jak dalej pokierować tą delikatną materią, albowiem może ona mieć ogromny wpływ na losy całego królestwa. I to koniec drugiego odcinka serii Kronik Rodu Łapowiczów. Wytrwałym serdecznie dziękuję za dotrwanie do samego końca. I jeszcze raz kłaniam się w pas za Wasze liczne lajki, komentarze i ogromną ilość subskrypcji. I także przepraszam Was, że zostawiam Was takim cliffhangerem na sam koniec. Sam jestem zaskoczony, w jaki sposób rozwija się historia nie tylko Łapowiczów, ale też i samego rodu Piastowego. Wydarzenia, których byliście świadkami na sam koniec, dają ogromne pole do popisu w kwestii poprowadzenia dalej tej historii. Mam nadzieję, że wciąga Was ona tak samo mocno, jak i mnie. Bardzo lubię wchodzić też z Wami w interakcje w sekcji komentarzy, dlatego zachęcam do ich pozostawiania. I to wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Hej!